Cześć, dzień dobry. Patrzymy na innych, zazdrościmy im życia, myślimy, że bardzo chcielibyśmy być na ich miejscu. Czasami myślimy, że gdybyśmy byli na ich miejscu, to dopiero byśmy mieli wspaniałe życie. A tak naprawdę znamy tylko kawałek historii. Chcę wam opowiedzieć historię, która jest trudna, ja bym powiedziała gruba, ale niezwykle wartościowa, bo wydarzyła się naprawdę. Moja przyjaciółka Ewelina, którą znam od czasów studiów, była przepiękną. Przepiękną kobietą, której zazdrościło wiele kobiet. Tego, jak ładnie się ubiera, jaki ma zmysł artystyczny, jakie ma wspaniałe dzieci, jaką ma fajną rodzinę, jak sobie radzi w życiu, jak pięknie wygląda, jaka jest zorganizowana. Naprawdę wiele, wiele osób myślało o tym, że fajnie byłoby mieć tak jak ona. I kiedy była na plaży, na Krecie ze swoją rodziną, ślicznie jak z obrazka, też tacy, wiecie, no taki tacy obrazkowi, zjawiskowi, bo ona też dbała o to, żeby kolorystycznie ubrania były dobrane, świetnie się ze sobą bawili. I po kilku godzinach takiego wspólnego bycia podeszła do niej pani i powiedziała: wie pani co, tak patrzę na panią od kilku godzin i sobie myślę, że zrobiłabym wszystko, żeby być na pani miejscu. Na co Ewelinka uśmiechnęła się i powiedziała: zapewniam panią, że zrobiłaby pani wszystko, żeby nie być na moim miejscu. Była w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, zmarła kilka miesięcy temu. Co widziała ta pani? Ta pani widziała kawałek historii. Widziała część obrazka, który był prawdziwy, ale nie widziała tego, jaka za tym stoi historia. I my robimy to samo. Patrzymy na ludzi na Instagramie, na Facebooku, oglądamy filmiki i się nimi zachwycamy i im zazdrościmy. I uwaga, nie twierdzę, że ci ludzie kłamią, ale chciałabym was zachęcić do tego, żebyście popatrzyli, że to jest tylko kawałek historii. Że za tą historią mogą stać równie trudne rzeczy, jak te, które ty przeżywasz. I dlaczego my zazdrościmy innym życia? Wydaje mi się, że dlatego, że nie mamy zgody na swoje, że nie mamy zgody na swoją historię, że trudno jest nam zaakceptować siebie, że sami siebie krytykujemy i źle myślimy o sobie. Natomiast chcę was zapewnić, wiele takich doświadczeń, że jest cała grupa ludzi, którzy patrząc na was, myślą: chciałbym być na ich miejscu. I chyba na tym polega nasz dramat, że ciągle się porównujemy i myślimy: gdybym miał tak jak on, to miałbym dobrze. I moglibyśmy zrobić takie kółko: ja bym chciała inaczej, czyli tak jak ty byś chciał tak jak ja. A tak naprawdę mamy dobre życie. I chciałabym was dzisiaj zachęcić do tego, żebyście zobaczyli, co dobrego macie, z czego możecie być zadowoleni i co możecie docenić. Czasu mamy niedużo. Uciesz się z relacji ze swoimi dziećmi, uciesz się z relacji ze swoimi najbliższymi, przyjaciółmi, tych, których masz. Masz naprawdę dobre życie, którego być może wielu ci zazdrości, więc czas przestać myśleć, jakby mogło być inaczej, a zacząć patrzeć na to, co mogę zrobić z tym bogactwem, które mam. Zbuduj dobrą relację sam ze sobą. Będzie ci łatwiej.